Dzień dobry, oglądacie Butelka TV, jedyną telewizję z całodobowym uderzaniem butelką o butelkę. Gracze i graczowie, koniec nudy. Przygotujcie się na maraton wielogodzinnych bloków reklamowych zwanych konferencjami. Na zapowiedzi gier, których nie zaczęto jeszcze produkować, ale trzeba je zapowiedzieć, żeby inwestorzy byli zadowoleni. Na kolejną imprezę, podczas której nie zostanie podana data premiery zapowiedzianego 5 lat temu Hollow Knight Silksong. Z radością ogłaszam otwarcie sezonu E3. E3 już nie ma przecież! Ochrona... Prosiłem, żeby go tu nie wpuszczać. Nie zważajmy na marudy, które chciałyby nam popsuć ten magiczny czas. E3 może i nie nazywa się już E3, może i nie skupia się na zaledwie kilku za to wielkich konferencjach, ale święto graczy nie mogłoby tak po prostu zniknąć. Tak jakby okazało się, że święty Mikołaj nie istnieje. Przecież nie odwołano by Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj! Ochrona! Trochę tak sobie na początku podowcipkowałem o tych blokach reklamowych i inwestorach. Cynizm jest nieodłącznym elementem poruszania się po świecie gier w okresie dawniej znanym jako E3, ale fakty są takie, że po wyjątkowo długiej i ponurej serii negatywnych newsów z branży gier, wszystkim nam należy się trochę newsów pozytywnych. Czas przekonać się na temat, jakich gier milczeli deweloperzy, czekając właśnie na ten moment. Sprawdzić, co szykują dla nas, albo tylko udają, że szykują, ci wszyscy duzi wydawcy i mali wydawcy, bo E3, czy jakkolwiek nazwiemy ten magiczny czas w gierkowym kalendarzu, mocno ewoluował. Pierwotnie ten materiał miał być niemal wyłącznie o tym, czego powinniśmy spodziewać się na tegorocznych konferencjach. Co wyciekło, co być może będzie i czego na pewno nie będzie. Ale podczas pisania zorientowałem się, że w pewnym sensie zatoczyliśmy koło. Zaraz to wyjaśnię. I że wygląda na to, że świat kocha E3. Zaraz to wyjaśnię. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta garstka przecieków chyba nie jest najważniejszą rzeczą związaną z E3. Najpierw odrobina historii. Dawne E3 to były faktyczne targi. Impreza biznesowa, na której deweloper mógł wymienić się wizytówkami z przedstawicielem wydawcy i dzięki temu nowemu kontaktowi zapewnić swojej grze dystrybucję na całym świecie. Albo sprzedać mu swoją grę razem z całym studiem i kilka lat później bardzo tego żałować. Trudno. Co robić? Ale z każdym rokiem E3 coraz bardziej stawało się imprezą dla graczy, a dzięki powszechności internetu konferencje prasowe na E3 przestały przypominać to i zaczęły wyglądać tak, a czasami tak. Save it for the ring! Save it for the ring! I zaczęliśmy trochę mieć do czynienia z dwoma różnymi wydarzeniami. Aż do 2017 roku wstęp na E3 mieli wyłącznie ludzie z branży i jej okolic, ale ta właściwa część imprezy odbywała się w internecie, za sprawą transmisji konferencji łączących twórców i wydawców gier niemal bezpośrednio z graczami. Nigdy nie zapomnę rozmowy z naszymi wysłannikami na E3 lata temu. Trwała impreza, byliśmy świeżo po którejś konferencji, zajmowałem się wtedy newsowaniem, więc byłem bardzo na bieżąco i ekscytowałem się, jak cała reszta internetu, akurat jakąś zapowiedzią. A od jednego z naszych ludzi na miejscu w Los Angeles, chodzących na zamknięte prezentacje i wymieniających się doświadczeniami z innymi dziennikarzami, usłyszałem na temat tej jednej ekscytującej zapowiedzi: ty, ale nikt w ogóle tutaj o tym nie rozmawia, nikt się tym nie jara. To wręcz niesamowite, jak rozbieżne to były doświadczenia. Dwa różne światy, a ten nasz globalny wydawał się znacznie bardziej interesujący nie tylko z punktu widzenia gracza, który po prostu ekscytuje się nowymi zapowiedziami, ale też dziennikarza, który chyba nie powinien przesypiać faktu, że może i kilka tysięcy ludzi z mediów gdzieś w Los Angeles fizycznie uczestniczy w E3, ale omija ich coś, czym właśnie zajarały się dosłownie setki tysięcy ludzi w internecie. W podobnym czasie odwiedziłem też Gamescom i zorientowałem się, że osobiste uczestniczenie w takiej imprezie to mniej świętograczy, a bardziej zwyczajny służbowy zapierdol. Nie skupiasz się na ogóle, tylko na szczególe, bo zamiast wygodnie się rozsiąść przed ekranem, włączyć stream i przyswoić po kolei każdą zapowiedź, którą wydawcy gier uznali za istotną, siedzisz w zamkniętym pokoju i poświęcasz całą swoją uwagę, dajmy na to jakiejś grze MOBA, którą zrezygnowana deweloperka prezentuje ci, ewidentnie widząc, że nie do końca interesuje cię ten gatunek, ale oboje jesteście tu służbowo. Nieprzypadkowo wam to teraz wszystko opowiadam. Dyskusje na temat tego, czy branża potrzebuje E3, wracały rok w rok, z różnych powodów, ale ostatecznie zakończyła je pandemia, która ubiła event. Wydawcy, i tak już uczestniczący w tej imprezie raczej niechętnie, zaczęli organizować konferencje na swoich warunkach. Nie musieli już wciskać się w zatłoczony harmonogram i wytaczać swoich dział dokładnie wtedy, kiedy robili to inni. Nie musieli, ale jak się zaraz przekonacie, właściwie nadal to robią, bo świat kocha E3, nawet jeśli nie przepadał za organizatorami imprezy o tej konkretnej nazwie. Jak porównacie obecny harmonogram do tego, co działo się choćby 10 lat temu, to konferencji było mniej niż teraz, ale przez to, że te największe ze sobą sąsiadowały, to przyciągały sporo widzów, którzy normalnie by ich nie obejrzeli. Bo kogoś mógł na przykład nie obchodzić katalog wydawniczy Ubisoftu, ale skoro i tak już oglądał konferencję PlayStation, Xboxa, Nintendo, EA, to czemu by nie siąść z popcornem i zaznaczyć w swoim E3 bingo, czy jak zwykle przy prezentacji Just Dance będzie tańcować
występowanie na scenie. W sumie tak. I to wiązało się z jeszcze jedną rzeczą, której w tym roku raczej nie będzie. Opiniami na temat tego, kto wygrał E3. Kiedy dzień po dniu otrzymywaliśmy konferencję trzech producentów konsol, a do tego PC Gaming Show oraz prezentację kilku dużych wydawców, łatwo było porównać jedno do drugiego i podyskutować na ten temat w internecie. Teraz to trochę bardziej skomplikowane, bo wydarzenia związane z okresem E3 właściwie już się zaczęły. Te trzy firmy, które w kontekście targowej rywalizacji wymieniano najczęściej, odsunęły się od siebie. Sony wyskoczyło znienacka ze swoim State of Play jeszcze pod koniec maja, jak gdyby chciało już mieć to z głowy. Kto oglądał, ten się nie dziwi. Microsoft pozostał gdzieś tam w środku tego wszystkiego, a Nintendo, które w czasach E3 zawsze zamykało całą imprezę, znowu organizuje prezentację w czerwcu, ale prawdopodobnie w jego drugiej połowie. Rok temu była na przykład 21 czerwca. Rzecz jednak w tym, że pomimo braku jednej marki, jednego wydarzenia spinającego to wszystko, żadna z tych firm nie zrezygnowała w 100% z tego przedletniego okresu, a na dodatek wyrosła masa innych konferencji. Polećmy więc po kolei, zatrzymując się na dłużej tylko przy tych, o których da się powiedzieć coś więcej. Za nami m.in. wspomniane State of Play. Sony jeszcze za czasów prawdziwego E3 wymiksowało się z wyścigu, więc w sumie nie dziwi, że tym razem nawet nie czekali na czerwiec. Nie dziwi też, że postawili właśnie na ten format, a nie na PlayStation Showcase. Mimo wszystko jednak chyba trochę słabo wyszło, bo oczekiwania związane z letnią konferencją Sony były spore i ostatecznie nie miało znaczenia to, że to tylko State of Play, ani że zapowiedziano je dosłownie dzień przed. Dobry plan! Nastroje po konferencji były raczej kiepskie i nie uratował ich ani dobrze zapowiadający się Astrobot, ani pierwszy całkiem fajny gameplay z Monster Hunter Wilds. Otwarcie Summer Game Fest, czyli takiego najbardziej oficjalnego niby E3, odbędzie się 7 czerwca o 23. Tak, jeśli oglądacie to w dniu premiery tego materiału, to dzisiaj. To event organizowany przez Jeffa Keighley i tak jak na The Game Awards, zazwyczaj pojawiają się na nim jakieś bomby. Nawet kiedy Keighley próbuje ostudzić nasze oczekiwania, tak jak było teraz. Po prostu spodziewajmy się, że bomb nie będzie 10, tylko na przykład 2 czy 3. Zaraz po otwarciu Summer Game Fest odbędzie się Day of the Devs, jak zwykle organizowane przez Double Fine, twórców Grim Fandango czy Brutal Legend, ale prezentujące nie tylko gry Double Fine. No i jeśli historia ma nas tutaj czegoś nauczyć, to o Day of the Devs zazwyczaj stosunkowo niewiele się mówi, a potem okazuje się, że pokazano tam dużo naprawdę ciekawych rzeczy, więc warto śledzić. Zaraz potem odbędzie się jeszcze Devolver Direct, które lata temu było parodią konferencji na E3, a teraz właściwie jest już zwyczajną konferencją, nawet jeśli nieco bardziej pierdolą, bo organizowaną przez Devolver. Po drodze mamy mnóstwo kolejnych konferencji, w tym potencjalnie nasycone ciekawymi grami Future Games Show 8 czerwca o 21, ale trzy gwoździe programu przypadają na 9 i 10 czerwca. 9 czerwca o 18 odbędzie się Xbox Games Showcase. Przecieki mówią o potencjalnej obecności Metal Gear Solid Delta. Niewykluczone też, że właśnie tam zobaczymy nowego Dragon Age'a. Ogólnie jednak należy się spodziewać, że Microsoft po ostatnich zakupach, ale też ostatnich zwolnieniach, będzie chciał udowodnić, że ma mocny zestaw gier first party. Oczywiście nie spodziewajcie się The Elder Scrolls 6, chyba że udawania, że gra jest na etapie produkcji, na którym można coś pokazać. Większość internetu czeka chyba na Fable, ja czekam na Avowed, a każdy, kto śledził przecieki, wie, że najrozsądniej jest czekać na nowego Dooma, podobno o podtytule The Dark Ages, co sugeruje niby średniowieczne klimaty. A tak w ogóle to ostatnia Forza Horizon ukazała się już 3 lata temu i zapowiedziana została właśnie na E3, więc kto wie. Aha, i zaraz po tej transmisji będzie osobna, poświęcona Call of Duty Black Ops 6. I nie wiem jak was, ale mnie w tym kontekście ciekawi tylko to, czy potwierdzi się moje przewidywanie z CD Action R, że pomimo wydania gry na PlayStation, Microsoft będzie chciał nam dać jakiś bardzo dobry powód do grania akurat w wersję z Game Passa. Następnie o 22 warto obejrzeć PC Gaming Show. Nawet jeśli nie jesteście pecetowcami, bo ja w sumie od ładnych paru lat niespecjalnie grywam na pececie, a podczas PC Gaming Show rok w rok bawię się całkiem nieźle. Trochę sympatycznego cringe'u, fajne zapowiedzi. Jest w tym sporo ducha starego E3. No i skoro o starym E3, to czas na kolejnych weteranów. 10 czerwca o 21 zostanie wyemitowane Ubisoft Forward. Możliwe, że zobaczymy remake Splinter Cella, bo właśnie zapowiedziano, że Ubisoft Toronto, które nad nim pracuje, dołączyło do ekipy naprawiającej remake Piasków Czasu. A skoro mają na to czas, to logiczne, że Splinter Cell został albo ubity, albo prawie ukończony. Poza tym spodziewałbym się 20 różnych asasynów oraz oczywiście tańcowania w trailerze Just Dance. A tak w ogóle to byłem ostatnio u wróżki i jak spytałem, kiedy nowy Rayman, to zesrała się ze śmiechu i ze współczucia dała mi zniżkę 50%. Co poza tym? Nintendo potwierdziło, że w czerwcu dostaniemy Nintendo Direct, ale w chwili, gdy to nagrywam, nie mamy jeszcze oficjalnej daty. Wiemy, że na streamie nie pojawi się Switch 2, no chyba, że kłamią, bo już im się to zdarzało, ale tym razem raczej bym im uwierzył i spodziewał się zapowiedzi gier, które ukażą się jeszcze na Switchu, pewnie głównie w tym roku. Historia nauczyła nas, że Nintendo pod koniec życia konsoli wydaje przede wszystkim mniejsze gry, zbudowane na przykład na istniejących już asetach. Na dodatek premiera Switcha 2 miała pierwotnie odbyć się jeszcze w tym roku, więc postawiłbym stówę na to, że dostaniemy głównie zapychacze. Remaster
komputery, może jakiś gadżet pokroju kolejnego specjalnego Game & Watcha, no i jakieś porty gier zewnętrznych wydawców. Oficjalnie to gry na Switcha, które ukażą się w drugiej połowie 2024 roku, ale Nintendo praktycznie zawsze wykracza w swoich prezentacjach poza tak ustalone ramy. I to w sumie tyle. Oczywiście niewykluczone, że jakieś gigantyczne bomby spadną na branżę gier akurat podczas jakiejś transmisji, której nie wymieniłem, bo gdyby wymienić wszystkie, wyszłoby ich ponad 20. I to chyba najlepiej podsumowuje ten okres letnich konferencji. Nikt nie każe Microsoftowi czy Nintendo robić konferencji w czerwcu. Nikt też nie zmusza graczy do odpalania tych streamów. Nie ma już jednego miejsca, w którym w ciągu tych samych kilku dni gromadzi się branża. A jednak wszystkich jakoś tak przyciąga ten czerwiec. Pomimo całego tego cynizmu, bo to de facto jest kilka dni ciągłego oglądania reklam, na dodatek niekiedy wyjątkowo bezczelnych, pomimo tego, że nikt tak w 100% nie lubił E3, ani wydawcy, ani twórcy gier, ani sami gracze, wliczając w to graczy pracujących w mediach, to odpowiedź na to wiecznie powracające pytanie, czy świat gier wideo potrzebuje E3, chyba brzmi po prostu tak. Nie zawsze chce, nie zawsze kocha, ale najwyraźniej potrzebuje. Do zobaczenia i zagrajcie w serię Blackwell. Extreme. Extreme. Hacker stress title. Not funny.